Zadeklarowanym celem bliskiego kontaktu z wilkiem była próba zmiany negatywnego stosunku do drapieżnika, który, jak utrzymywali autorzy projektu, wynikał z niewiedzy i strachu. Dlatego wypadek był nie tylko tragedią dla wszystkich uczestników, lecz stał się również kolosalnym marketingowym fiaskiem. Vad som verkligen kom att fascinera mig var det som kom fram på presskonferensen som hölls samma dag. Och då beklagade den zoologiska chefen såklart den här händelsen. Men han sa också att det här var något som skulle påverka vargens varumärke negativt. Och det var första gången jag hörde någon prata om djur i termer av varumärken. Kto właściwie wpadł na pomysł, aby sprowadzić egzotyczne zwierzęta na zimną północ? Człowiek, który wymyślił ogród zoologiczny położony 200 km na północ od Norrköping, nazywa się Ulf Svensson. Mimo ukończonych 80 lat, nadal przedstawia się jako konsultant do spraw przyszłości. Wszyscy mieli jednak świadomość, że aby uratować gminę Kolmården, potrzeba czegoś więcej niż warsztatu mechanicznego i stacji demontażu pojazdów. Gmina musiała za wszelką cenę znaleźć większego pracodawcę. Ogród zoologiczny zapewni setki miejsc pracy, tłumaczy. I tu jest taka historia nie tylko wilka, ale co jest właściwie bardzo też ciekawe, to jest historia powstawania tego szwedzkiego społeczeństwa, dobrobytu jakby jednocześnie i zmiana wizerunku wilka, która się właściwie z tym łączy. Zapachy w ogóle stanowią problem. Nie wolno mieć przy sobie snusu ani papierosów. Krem do rąk i perfumy mogą wpływać na zachowanie zwierząt. Ale ludzie lubią, jak wilki zjadają im nakrycia głowy. Ich przeżycia są wtedy intensywniejsze, autentyczniejsze. Za to właśnie się płaci, a bilet kosztuje około 1000 koron. Przyroda zaczęła funkcjonować na zasadzie jakiejś takiej właśnie wizji telewizyjno-filmowej, komiksowej. Ja, man kan tycka att det är tragiskt också att Kolmården som har lagt ner allt det här arbetet på att bevara vargen i Sverige klantar sig på det sättet att det här arbetet blir helt i onödan. W opowieściach o zwierzętach, które rodzą się i żyją w niewoli, pomija się zwykle fakt, że ich życiem rządzą ludzie, a nie natura. Wybieg dla zwierząt jest sceną, miejscem dla publiczności, gdzie snuje się pasjonująca opowieść o życiu w dzikiej przyrodzie. Jag har faktiskt inte varit i Kolmården sedan den här boken kom ut. Jag vet inte om de skulle känna igen mig, men jag tror att så länge jag betalar inträde så är jag välkommen, för att det är ändå pengar som Kolmården är mest intresserad av.